Cześć wszystkich na naszym uroczystym komiku. Komiku będzie miał taką bardzo atrakcyjną, zwaną, fajną formę. Będziecie sami przedstawiać. Bardzo serdecznie witam zaproszonych gości, którzy zechcieli nas dzisiaj odwiedzić. Zróbmy Anię, która będzie spalono? To znak taki. I odpalmy od jednej wszystkie. Ale to już tutaj. Odpalcie. To klej. Thank you.
że myślę, że ten kominek będzie czymś takim fajnym, może nowym, ponieważ wszyscy, którzy tutaj siedzą na tej sali, biorą w nim udział. I kiedy patrzyłam na was na zajęcia, kiedy przygotowywaliście swoje scenki, to widziałam ogromne zaangażowanie i myślę, że to będzie bardzo fajnie widać dzisiaj na tej scenie. Dlatego proszę was wszystkich o to, żebyście słuchali innych, bo naprawdę przygotowani było dosyć dużo i dużo starań. Dlatego fajnie by było, gdybyśmy jednak słuchali siebie nawzajem, gdybyśmy nie rozmawiali i gdybyśmy mogli coś więcej wynieść z tego kominka. Zapraszam was serdecznie. W dzisiejszym świecie. Udawanie innej osoby prędzej czy później skończy się dla nas czkawką. A coś jeszcze ciekawego wyniósł pan z tego harcerstwa? Bardzo dużo. Na przykład tą wiedzę, że dzięki temu, że byłem w harcerstwie, jestem tym, kim jestem i prawdopodobnie gdyby mnie tam nie było, nie byłbym taką osobą, jaką jestem. Kolejna ważna rzecz to pewność siebie. Pamiętam doskonale ten pierwszy raz, kiedy przyszło mi przemawiać przez dość dużą publiką. Rozumiem.
Thank you.
wložiliśmy w ten projekt mnóstwo pracy, mnóstwo serca i dlatego bardzo się cieszę, że nasze myśli nie poszły na marne. Pewnie nie jest nas zwyczajowy do takich różnych kolarzy, prawda? Wie pani, pewnie. Doskonale wiem, że nie wszystko się wydaje. Cały czas mam tą świadomość, że nie spoczywam na laurach. Życie nauczyło mnie, że ciągle trzeba być czujnym. Inaczej ktoś zepchnie mnie ze szczytu na samochód. Więc jednak praśnie nie są dla pana czymś takiego, tak? Mój drużynowy zawsze powtarzał mi, że z Polarzy mieliśmy znacznie więcej niż z Polarzy. A, to jest ta właśnie taka cecha, jakby to powiedzieć, taka cecha, z którą właśnie wyniósł pan z Tak. Dzięki temu, że przestałem bać się porażek, odciążyłem również swój strach. Zawsze najbardziej bałem się zacząć rozmowę. Ale godziny spędzone wśród ludzi na zbiórkach i biwakach robiły swoje. Pamiętam, jak poszedłem na pewną imprezę, gdzie spotkałem swoją obecną żonę. Gdyby nie nabyta hartycja odwaga, prawdopodobnie bałbym się rozpocząć rozmowę i nie byliśmy razem. Myślę, że jeśli tak naprawdę czegoś chcemy, zawsze znajdziemy czas na to, żeby to zrobić. No i oczywiście wszystkiego się przekonał pan w tym, by... W harcerstwie. Tak właśnie, w harcerstwie. Wie pani, kiedy ma się 17 lat, gdzieś tam w perspektywie przed nami jest matura, ze szkoły wraca się około godziny 15, trzeba zrobić ekspresowo te zadania, mnóstwo zadań, bo gdzieś tam jest zbiórka, trzeba na nią iść, jeszcze czasami się zadań trzeba ją przygotować. Później po prostu trzeba pędzić na domu, wraca się około godziny 21. To naprawdę nie można marnować ani chwili. A im jesteś starszy, tym obowiązków przybywa. Jest rodzina, pojawiają się dzieci, praca, rachunki. Ale ja nigdy nie narzekałem. Nigdy. A jak jeszcze taka
umiejętność zdobyta w harcerstwie oczywiście przydała się panu w życiu. W życiu? Zdecydowanie pierwsza pomoc. Bardzo często mieliśmy na spotkaniach zajęcia z pochwania ran, chronienia na pokutowie. Uczyliśmy się tych umiejętności. Właściwie wtedy, gdybym mało nie sądziłem, że ta umiejętność okaże się przydatna. Ale jednak się przydało. Czuję się tam jak ryba w wodzie. Ale to nie jest kwestią przypadku. To wiara w moje własne możliwości sprawiła, że jestem tutaj, gdzie jestem. Początkowo nikt nie wierzył w to, że mi się uda. Znajomi mówili, że mam coś z głową, skoro w wieku 34 lat zakładam firmę budowlaną. A jednak udało się. To dobrze pamiętam. Ala, zmienię, że się wmówiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
zapewne każdy z was słyszał lub wie, wczorajszej nocy jedna z harcerek, drużynowa 8 drużyny harcerskiej Omega, złożyła zobowiązanie instruktorskie i stała się instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo proszę Justynę Kiełbasę o opuszczenie z kierunku przyjaźni. Iskierka klangokrążyła i do mych rąk powróciła. Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj!